Marcin Brzeski, gościem Boxing News, witaj. Witam. Przygotowania do twojej kolejnej walki trwają, masz okazję trenować z trenerem Jarkiem Soroko. Powiedz, nad czym pracujecie, jakie elementy najbardziej gdzieś tam poprawiacie? Teraz robiłem taką siłę jeszcze, tak, robiliśmy dynamiczną, no i teraz robimy pod akcję, pod tego mankuta, tak? No właśnie, bo dowiedziałem się, że przed tą walką 23 października czekacie jeszcze jeden pojedynek, bo oczywiście no, przygotowuje się do walki z Lettrem, bo to jest jakby gdzieś tam ten pułap najwyższy, do którego będziesz pretendował, ale 5 września masz boksować no, z innym przeciwnikiem na przetarcie. Nazwiska wiem, że nie znasz, więc powiedz, pod jakim kątem będziesz się przygotował i co ma ci dać ta walka? No ta walka ma mi na pewno dać taki, bo nie boksowałem rok czasu, tak, i muszę po prostu taką walkę stoczyć, tak, i a pod jakiego rywala, no to wiadomo, będzie na pewno praworęczny, no i robimy trochę pod leworęcznego i praworęcznego, ale ta główna robota jest pod Lettra, tak. A powiedz, no właśnie, miałeś długą przerwę, jak ci się wraca na salę, jak to wszystko wygląda, bardzo mocno, no jak to się mówi, zardzewiałeś, czy już czujesz, że te tłoki powoli zaczynają być mocno oliwione? No już czuję tak, głód, tak, to jest naprawdę, że czuję głód boksu, nic mnie nie boli, czuję się teraz dobrze i myślę, że jeżeli ten cały obóz będzie tak teraz szedł, to będzie na pewno forma okej. Na walkę. No właśnie, mówisz o formie, przygotowujesz się do Lettra, o czym na początku wspomniałem, to może o tym zawodniku porozmawiajmy. A powiedz, no jak ty upatrujesz się w tym pojedynku, jaki będziesz miał sposób na Lettra? Sposób to nie będę zdradzał, ale no co, na pewno to jest najlepszy teraz będzie zawodnik w mojej karierze tej zawodowej, bo też on tam był mistrzem kraju tam ileś razy. Tak i ja, tak. I po prostu myślę, że będzie dobra walka i będzie grzmiało. Plany na przyszłość, jeśli chodzi o ciebie, jak wygląda taki plan na budowanie twojej kariery? Związałeś się z tym Exem, oni gdzieś tam prowadzą teraz, właściwie Mariusz, twoją karierę. Jak wygląda plan na twoją karierę? No bo jesteś zawodnikiem no, kategorii, którą po prostu kibice bardzo mocno lubią, no i lubią też oglądać, więc no pewnie teraz jakieś nabijanie rekordu i gdzieś tam może powoli jakieś większe nazwisko, choćby z naszego polskiego rynku w twojej głowie siedzi? Wiesz, pierw muszę wygrać tą walkę z Lettrem, a później daje już wszystko będzie robił pan Mariusz, któremu dałem, żeby się opiekował mu karierą i co będzie, na pewno ma jakiś plan i będziemy robić go, tak, dalej. Dobra, dziękuję bardzo i powodzenia. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.